Co wam pierwsze przychodzi na myśl, kiedy słyszycie słowo Befezda? Na pewno część ludzi pomyśli Skyrim. W tą grę wpakowałem tysiące godzin. Ktoś pomyśli Fallout, o ten klimat. Dinozaury powiedzą, byłem tam. Byłem tam 3000 lat temu, kiedy gry 3D raczkowały, a ja grałem w Morrowinda. Inni ludzie za to pomyślą, cholera. Ten Starfield to im nie wyszedł za dobrze. Kurde, Skyrim wyszedł w 2011, zapowiedzieli The Elder Scrolls 6, parę lat temu i dalej nie widu, nie słychu tej gry. Albo nie wiem, pierwszy dlc od większego wydawcy, który był tak naprawdę pierwszą mikrotransakcją i płatnym pancerzem dla konia do Obliviona. No trzeba przyznać, że Bethesda ma swoje wzloty i upadki. No i aktualnie przeżywa kolejny upadek, powiedzmy. Ogłosili niedawno swój pierwszy...

Restricting until there is no more you. Only us. Dla mnie osobiście zapowiada się ciekawie. Czuję tu taki vibe dead space'a, jakiś morderczy, kult religijny, jakieś bestie wyjęte z horroru. Wygląda spoko. Przy czym w tym samym trailerze zapowiedzieli też dodatkowy content, który będzie wchodził na ich e, stronę kreacji, gdzie będą po prostu wrzucać mody stworzone przez społeczność i też część swoich modów. I'm from the Trackers Alliance. We have a proposal for you. Dodatkowe misje Trackers Alliance, jakieś nowe lokacje, nowy gear. I wish you the best of luck. nowe zlecenia, nowe moduły do statków i tak dalej. Przy czym jak można sobie zauważyć, część z tych modów ma przy sobie cyferki. I jak sobie przejdziemy do kreacji Starfielda, to możemy zauważyć, że okay, mamy tutaj jakiś strój, który jest za darmo, za zero kredytów, jakieś obserwatorium, dodatkowa broń i na przykład questik, to bounty, po prostu zlecenie na ziutka, które możemy podjąć, na końcu którego dostajemy jego wyposażenie, broń. Tylko kosztuje 700 tokenów, czyli to jest równowartość 7 dolarów, a 7 dolarów w przeliczeniu na polskie złotówki to 28 zł. Za krótkiego questa, żeby kogoś znaleźć, pozbyć się go i mieć za to brońkę i ubranie. Mamy też na przykład Ancient Mariner Module, czyli dodatkowy moduł do naszego statku, który jest stylizowany na morski statek. Wygląda on tak. Okej. Okay. Ładne K kosztuje 1000 ich niej waluty, czyli w przeliczeniu to jest 10 dolarów, czyli 40 zł za dodatkowym moduł do statku. Czyli wychodzi na to, że te mody, które zostały stworzone przez albo BFSD, albo społeczność, przy czym warto zauważyć, że jak one zostały stworzone przez społeczność, to część dochodów idzie do twórców. W każdym razie te mody tak naprawdę to, to są tak naprawdę mikrotransakcje, które są albo kosmetyczne, albo dają nam dodatkową broń i questa. W sensie, no, taki płatny DLC, nie? Czy to jest warte swojej ceny? No, za 40 zł za jakiś moduł. Za to można już kupić... Gotyka jedynka i dwójka na skruka. A do tego za darmo możemy mieć na przykład kroniki Myrtany, które są ogromne i dają nam jakieś 200 godzin rozgrywki. Przynajmniej mi zajęło tyle pierwsze przejście. Także możecie ocenić sami, czy jest to warte tylu pieniędzy. A wprowadzenie tego na pewno nie pomaga temu, jak ludzie patrzą na Starfielda, bo już zaczynając od samego początku, Starfield nie był dość dobrze przyjęty. Jak sobie spojrzymy na metacrytyka, to ocena graczy jest trochę mieszana. Jest to 6, na 10 a od krytyków trochę lepiej, ale wiadomo jak to krytycy. No i przez wprowadzenie tego na Steamie Starfield został obrzucony masą negatywnych opinii. Ostatnie recenzje są w większości negatywne, a wszystkie recenzje utrzymują się na mieszanych. Przez ostatnie 30 dni tylko 28% recenzji jest pozytywnych. No a z całokształtu, przez, przez całą długość istnienia gry. 60% jest pozytywne. Jak spojrzymy sobie na graf, to ostatni miesiąc Starfield zbierał te takie mieszane recenzje, mniej więcej po połowie pozytywnych i negatywnych, ale odkąd ogłosili te płatne mody, no się zaczęło robić źle. Na przykład 16 czerwca wpadło 347 negatywnych opinii, więc Bethesda sobie na pewno nie pomaga tym co robi. Przy czym to nie jest pierwszy raz, kiedy Bethesda robi coś takiego, bo już do Skyrima czy Fallouta 4 próbowali wprowadzić płatne mody. Wtedy też spotkało się to z sporym negatywnym odzewem od społeczności. Jedną z ostatnich ocen na przykład możemy tutaj przeczytać: Długo czekaliśmy na Solidny Creation Kit, czyli narzędzie po prostu pozwalające tak naprawdę tworzyć takie mody, jakie chcemy, nie, nie grzebać jakimiś chałupniczymi metodami w plikach gry, tylko po prostu narzędzi od twórców, tak jak CD Projekt wypuściło Red Kit do Wiedźmina. Narzędzie od twórców pozwalające moderom tworzyć co im się tylko podoba: nowe questy, nowe lokacje, nowych NPC-ów. Długo czekaliśmy na Solidny Creation Kit. Zamiast tego dostaliśmy płatne mody, o które nikt nie prosił. Nie komunikowali takiego zamiaru nigdzie w żaden sposób. Podobnie jak w przeszłości wypalili z frana z nowym genialnym pomysłem, gdzie sama gra, pełna pustości, kosztuje tyle co 10 innych lepszych. Żygi na ścianie, kupa na suficie i nawet moderzy już tego nie naprawią, bo w większości się zwyczajnie odechciało. Mi także. Tak, nawiązanie do tego, że gry w BFSD jak wychodzą, w stanie technicznym są miernym, który potem muszą naprawiać moderzy. Tak samo było ze Starfieldem. W momencie wyjścia gry wiele rzeczy nie działało. Część była po prostu źle zaprojektowana, jak UI, czy ekwipunek, czy handlarze byli nawet źle zaprojektowani, okienko wymiany itd., Co w pierwszym tygodniu moderzy już naprawili od tak, mimo że nie mieli dostępu do, do narzędzia, które pozwalało im to zrobić idealnie, to mimo to naprawili to w tydzień moderzy, jakby na co Befezda nie wpadła przy tworzeniu gry. Nie polecam. Lepiej zaprosić ziomeczków na dobry obiad za te pieniądze. Lepiej kupić mamie wagon biowitalu za te pieniądze lub po prostu wyrzucić te pieniądze do śmietnika. Wciąż lepiej. W oko bezczelnie chciwym korporacjom. Gorsze jest już chyba tylko Electronic Arts. Tak. Gracze są wkurzeni. Ktokolwiek wpadł na ten pomysł w Befeździe. Nie wiem, czy pomyślał. Możliwe, że pomyślał o tym, jak negatywnie może się to odbić na społeczności i to zignorował, bo wątpię, że nie pamiętają tego co się działo z Skyrimem i Falloutem 4. Myślę, że bardzo dobrze sobie zdawali z tego sprawę. Po prostu chcą to pchać dalej, ustawić precedens, żeby gracze się na to godzili w przyszłych produkcjach w w innych grach, tak jak to było z DLC do Obliviona, z pancerzem dla konia, który tam kosztował też parę dolarów i był gloryfikowaną mikrotransakcją, tak naprawdę pierwszą od takiego dużego wydawcy. Masę lat wstecz w 2006 roku. Są nadal gracze, którzy pozytywnie odnoszą się do zmian, które wprowadzili, bo jednak wprowadzili sporo pozytywnych zmian do Starfielda. Przykładowo dodali mapę, <grym grym grym> który. <grym> Bo nie było uh, w miastach, nie było mapy. Nie wiem, nie pomyśleli o tym, żeby dodać mapę do Starfield'a. Okej. Okay. Um... Ale dodali też na przykład dodatkowe funkcje gameplayowe, dodali wyższy poziom trudności, dodali, dodali różne modyfikatory, na przykład, czy amunicja nam waży, albo ile możemy w ogóle unieść, które dodają lub odejmują procenty doświadczenia, jakie zdobywamy w grze. Niezależnie, czy to jest pozytywny modyfikator, czy negatywny, tak, możemy sobie utrudnić grę i zdobywać więcej ekspo, albo ją ułatwić i zdobywać go trochę mniej. Dodali więcej opcji modyfikowania naszego statku wizualnie, tak, jakieś fotele, skrzynki, komputery i takie tam. Dodali dodatkowe funkcje wyświetlania. Na Xboxach, jak zaczynamy nową grę, plus, możemy sobie zmienić traity i zmienić wygląd postaci, czego wcześniej nie było, i dodali dodatkowe opcje, jakieś quality of life, dodatkowe ulepszenia, jeśli chodzi o UI i tak dalej. Mimo to jednak większość graczy koncentruje się na tym, że jednak wprowadzili te płatne mody, które no, pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie za swoją cenę. 3 dolary chociażby musimy zapłacić za zestaw pluszaków. 3 dolary 12 zł. Czyli mogę mieć kepsa al albo 5 pluszaków, które mogą sobie leżeć na stoliku, albo jakieś szafce na moim statku w Starfieldzie, które nie mają żadnej dodatkowej funkcji. Po prostu są dekoracją w grze. Yy, my myślę, że dlatego, że zapowiedzieli, te dodatki właśnie w tym trailerze, ma 6 jak 3000 dislajków aktualnie. Także NobeFest znowu się nie popisała. Tak jak mówiłem, na początku przeżywa kolejny upadek, więc tak, jak ktoś się zastanawiał czemu Starfield aktualnie zdobywa tyle negatywnych opinii na Steamie, to już wie czemu. Także napiszcie, co myślicie o Starfieldzie i płatnych modach do niego w komentarzach i strzelcie suba i tam dajcie lajka, nie? To pomaga i widzimy się następnym razem i zapraszam też na streamki tutaj na YouTubie. To tak, będzie zabawnie, nie? To ten... No, dzięki.